początku to było takie drogą próby błędów, co by było, gdyby się ktoś zaatakował. I szukaliśmy różnych odpowiedzi. I pierwsza książka z jiu-jitsu, która mi wpadła w ręce, znaczy dla policjantów. Okazało się, że idziemy właściwą drogą. Ale po jakimś trzech latach doszedłem do wniosku, gdyby był dosyć sprawny, że trochę tego jest za mało. I spotkałem się z pojęciem do drogi inaczej. Nie? Dlaczego doszedłem używać się w orientalnych sztukach i będzie karate do aikido? Nie? I zastanawiam się w końcu, oni mają rację, droga, jaka droga? Droga do jakiej inaczej doskonałości? Dozgadanie się to nie tylko w fizyczny sposób, ale jako całość, człowiek. Ty i ja jesteśmy duch, intelekt i ciało i tworzymy jedno jako osoba. My nie zamykamy to w styl, bo styl ma swoje ograniczenia. Każdy styl. Chodzi o to, każda osoba do tych psycho i fizycznych uwarunkowań ma coś innego przygotować i rozwijać siebie na osobę. Wszystko jak tam nie jest łatwe, bo wymaga od jednostki głębokiego zaangażowania całej osobowości. Chodzi o rozwój, znaczy osoby, jak powiedziałem na wstępie, całej. To znaczy, nie można być kospania mięśni i techniki, to jest za mało. To może być kickboxerem, może gdzieś tam walczyć w klatkach, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby się rozwijać, żeby żadnych zbędnych poczynań nie było nigdy. Czy to w walce, czy w kontaktach znaczy międzyludzkich. Żeby mieć dużą życzliwość do innych, ale umieć się przeciwstawić też chamstwu i głupocie. Sokrates mówił, pozwól wydobyć wiedzę komuś, ale nie rób tego za niego. On jest moim mistrzem, jak chodzi o te hasło. Wiem, że nic nie wiem. Całe życie uczymy się. Całe życie jest droga do doskonałości. To dopiero Bóg oceni, czy byliśmy czy na właściwej drodze i czy myśmy znaczy dobrze po prostu rozwinęli. Znaczy wartość, jak może człowiek zdobyć opiniość w życiu. Udało mi się, to uważam, to jest mój największy sukces, że mam wielu przyjaciół. Siła Akademii to ty, to ja, to drugi człowiek. Ty i ja wspólnie dowartościujemy się, ubogacamy się. I ja nie mogę oceniać znaczy, twojego rozwoju, a ty i mojego. Wspólnie dowartościowanie to znaczy, szukamy tego, co jest doskonałe. Bóg jest doskonałością, prawda? Obrzym znaczy tym, znaczy tego przyroda, która nas otacza. Przede wszystkim ludzie stworzyli przepiękne dzieła sztuki, a są takie wojny straszne, prawda? Architektura, muzyka, to wszystko, co nas otacza, jest piękne, harmonijne, a mimo to jest przemoc. Skąd się to bierze? Bo jest dwoistość i natury w nas. I rozwój na tym i polega, aby się ubogacać jeden od naczelnego. Wartość wszystkiej akademii to nic więcej jak człowiek. Człowiek, który nie się znajduje, ale w chórze śpiewają różne głosy, prawda? I na tym jest siła i potęga tego dźwięku. Ta sama w wszystkiej akademii to nie, że ja wielki mistrz, a reszta wszystko mam je słuchać. Nie. My razem budujemy tę harmonię tych dźwięków, tego działania. I na przykład, czy ty, czy on, czy ja, my musimy. Wszyscy musimy szukać optymalnej drogi do spełnienia się. I Pszczyńska Akademia nie wnosi nic innowego w to, co jest, ale to ubogaca, można powiedzieć, jakoś to pięknie harmonizuje z tym otoczeniem. My nie działamy przeciwko nikomu.